You Can Dance. Jedno z moich największych marzeń mojego dzieciństwa. Dosłownie był chyba jeden rok, w którym mogłabym pojechać na casting You Can Dance i wziąć w nim udział. Później już You Can Dance dla dorosłych nie było. Ale na całe szczęście ten program powrócił. Bardzo się z tego cieszę, bo naprawdę szczerze, z całego serca uwielbiam ten program i mam wrażenie, że w ogóle całe moje życie oscyluje wokół tego programu. Ciężko jest mi o tym mówić, nie rozklejając się, dlatego że dosłownie 2 tygodnie temu dostałam informację, że zostałam zaproszona, żeby zaśpiewać swoją piosenkę w programie You Can Dance. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, jest to spełnienie wszystkich moich marzeń. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo duże i ważne dla mnie osiągnięcie. Totalnie mała Julka cały czas o tym marzyła. Jak do tego doszło? Ten występ jest sprowokowany tym, że moja żugajka przyszła do programu You Can Dance i postanowiła zatańczyć do piosenki mojej piosenki Shake. Stało się to niesamowitym viralem w internecie. TikToki z tego występu miały po miliony wyświetleń, mnóstwo komentarzy i chyba program musiał zauważyć to zainteresowanie, dlatego że zaprosili mnie, żebym wystąpiła w ich programie i właśnie piosenkę Shake zaśpiewała. To wszystko zobaczycie na tym vlogu, więc oglądajcie do końca. Ja już byłam raz w telewizji i był z tego też odcinek, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to padajcie. Jestem okrutnie zestresowana i jestem ciekawa, jak to wyjdzie. A w ogóle piosenka Shake zawiera lokowanie produktu i to lokowanie trzeba było wyciąć, żeby ta piosenka mogła polecieć w telewizji. Więc pojechaliśmy do studia, żeby dosłownie jeden wers w piosence Shake podmienić. Wydaje mi się, że zmienimy to. To był pomysł Jeremiego. Tamto. Zmienimy na chyba dziś szamę zamówię. No, bardzo podobnie do poprzedniego i też nawiązująca do tego samego znaczenia, więc idę nagrywać. Ale mamy dzisiaj takiego gościa. Mam zatkany nos i gardło mnie boli, więc mam taką lekką chrypę. Ale szczerze mówiąc, zmieniamy dosłownie 2 słowa, więc wątpię, żeby było to jakkolwiek zauważalne. Chyba dziś szamę zamówię. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem chora, ale jakoś bardziej mi się podoba, jak brzmię dzisiaj. Chyba dziś szamę zamówię. Aha, koniec! Piosenka w 5 minut. Nie mogę się doczekać już tego występu. Nie mogę się doczekać waszego odbioru, nie mogę się doczekać, aż poznam dzieciaki, które mają okazję spełnić to marzenie i wziąć udział w tym programie, podzielić się tym swoim tanecznym talentem. Okrutnie wam zazdroszczę, dzieciaki, słuchajcie, bo naprawdę jest to moje marzenie, ale samo to, że mogę się w tym programie pojawić, to jest takie naprawdę duże spełnienie mojego marzenia i mówię chyba już o tym 5. raz, ale naprawdę chcę, żebyście zrozumieli, jak ważny jest to dla mnie występ i jak ważne jest to dla mnie wydarzenie. Po prostu zobaczmy, jak te wszystkie próby, nagrywki i występ będą wyglądać. Dzisiaj jeszcze nie jest dzień emisji, ale mamy takie wstępne nagrania, które polecą właśnie przed moim występem. Właśnie się dowiedziałam, że dzisiaj będziemy gotować, więc będzie to całkiem ciekawe, ponieważ nie mam zielonego pojęcia o gotowaniu. Oni już mnie widzieli, była taka pierwsza reakcja, wszyscy byli tacy lekko zszokowani, ale szybko uciekłam stamtąd, żeby wszystko co najlepsze zostawić dla kamer, żeby to wszystko się nagrało i żebyście wy to mogli zobaczyć. Teraz tutaj cała produkcja przygotowuje nagrania. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Cześć! No, jestem Julka. Nie mam zielonego pojęcia, jak się gotuje i nie jest to w ogóle moja działka. To przygotowałam dla was przepisy. Właśnie, moi drodzy, jesteśmy na nagraniach do You Can Dance. Nowa generacja. I wydarzyła się mączna bitwa. Teraz nagrywane są tak zwane setki, czyli odczucia moje, odczucia uczestników. One są tak przeplatane w montażu później, żebyście wy jako widzowie wiedzieli, co poszczególna osoba myśli sobie w głowie, jak się czuje z tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Ja opowiadałam właśnie, jak super się czuję w towarzystwie dzieciaków, ile mają energii, jak oddają całe serducho w to, co robią, mimo że nie jest to tańczenie, a gotowanie i wszyscy jesteśmy mocno średni w tym. I w sumie nie wszyscy umieją gotować, a chyba w sumie nikt. Zobaczymy, jak wyjdzie nam nasza pizza. Babciu! To jest bardzo dobre. Staraliśmy się z całych sił. Koniec nagrań dzisiejszych.
będziemy mieć jeszcze próbę generalną, no i już emisję. Poznałam już dzieciaki, poznałam całą ekipę, więc na pewno będzie mi dużo łatwiej i dużo swobodniej wystąpić i zaśpiewać już w studiu. Do zobaczenia w studiu. Dzień dobry, witam was na próbie generalnie. Mamy 2 dni do emisji, 1 dzień do nagrania. Ja już się generalnie giga stresuję. Jesteśmy w studiu Transcolor. Takie programy jak właśnie You Can Dance, nie wiem, The Voice, Pań z Gwiazdami, Masterchef, Mali Giganci. Nagrywa się przeważnie w 2 studiach. Jest to właśnie Transcolor, w którym jesteśmy dzisiaj, i ATM. Jak na złość, ja w ATM-ie jestem praktycznie co tydzień. Tworzyłam tam całą swoją płytę, jestem zaznajomiona z tym studiem, a w Transcolorze jeszcze nigdy nie byłam i to jest pierwszy raz, kiedy tutaj jestem, więc jestem podwójnie podekscytowana i co? Myślę, że już będziemy wchodzić i zrobimy moją reakcję na studio. Jestem ciekawa, jak to wygląda. Ja nie wiem, ja mogę tam spojrzeć, w ogóle to wygląda tak kosmicznie. O wow, aż mi serce szybciej zabiło. Ale to wygląda w ogóle 100 razy lepiej niż w telewizji. Są wielkie ekrany, wiecie, podświetlane schody. Wow, pięknie to wygląda. To jest moje. Jest You Can Dance, o generację 2, Julia Żubej. Jestem mega podjarana. Fajnie, nie zdążyłam na pierwsze wejście, później też się pomyliłam, ale to był pierwszy raz, więc... Chyba niszamy zamówię. Jesteśmy już po kilku przetańczeniach i prześpiewaniach i idzie mi już coraz lepiej, już praktycznie pamiętam wszystkie kroki. Jeszcze dzisiaj wieczorem muszę sobie to na pewno poćwiczyć, ale już jest git. Sama w ogóle też dokładam tam kilka rzeczy, jak widzę, że dzieciaki coś tam robią z rękami, to staram się naśladować. Będzie ładnie. Dzisiaj jest już dzień, w który nagrywamy. Przyszłam tutaj na scenę po prostu jeszcze ostatni raz przed wejściem, no żeby po prostu przeżyć to w sobie, że jestem tutaj, że naprawdę to zrobiłam. Kiedyś to było jedno z takich największych moich marzeń, zatańczyć na tej scenie. A dzisiaj, wiecie, wielki lektor You Can Dance powie moje imię i nazwisko. Julia Żugaj. Dziękuję wam bardzo za to, bo to wy jesteście za to wszystko odpowiedzialni. Siema, siema, z tej strony Tadeusz i Nathan z You Can Dance. Siema. Zachęcamy was do subskrybowania kanału tej pięknej pani Julii Żugaj. To ta pora, właśnie idę na mój występ. Wy już widzieliście ten odcinek, ale ja zobaczę go dopiero jutro, więc widzimy się na mojej reakcji. To właśnie jest dzisiaj! Matko jedyna. Przed wami największy taneczny show w Polsce. Wspaniali młodzi tancerze nowej generacji. Nie zawiedź mnie. Idolka nastolatków Julia Żugaj. Kilka oddechów. Podoba im się. Chyba dziś szamę zamówię. Wiem. Bawić się chcę. Ty też. Przecież ale fajnie to wygląda. Chcę lata coraz więcej. Już przestań, jest dobrze. Cicho. Pokaż brodę. Nie, nie teraz. Chodzisz z tortu? Przeło. Jest wszystko dobrze. No to było takie średnie akurat. Mogłam to dynamiczniej zrobić. To ja i żyli całe! Bez telefonów. Oni nam to układ! Ja nie wiedziałam, że oni go tańczyli. Kto tak tańczył? Wszyscy! I rodzi też? Ale ma słodko i to ja! Yeah.
taki ruch, taki nogami. Opis. Jezu! Halo! Nie płacz! Nie płacz! To jest dobre! Fajnie, że byłaś w telewizji! Jezu, to mam w telewizji! To jeszcze najlepszy program! Mogłaś być w uwadze. Tylko ten jeden moment mi się nie podobał, jak schodziłam z tortu. A mi się trzęsie sztywno. Halo, trzymaj to, nie można, nie można tak robić. Ja potrzymam. Sztywno to zrobiłam, ale potem już było ładnie i fajnie. Ale widziałeś, że jurorzy też robili. Też tańczyli. Coś tam ruszali? Telefonów, wymówek, po co biegam, jak w sumie nie lubię. Tak było. Udało się, jesteś telewizji przełom. Ciekawe, czy wszyscy zdążyli, bo to było tak w ogóle z bomby. Tak, no. Się zaczyna program i to już ja. Spełniłam swoje największe marzenie.